Okej. Okay. Jesteśmy już na pewno gotowi do nagrywania po pewnych przerwach technicznych. Kulturystyka bez ściemy, Adam Suker, Dawid Czechowicz, witamy. I tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, znaczy próbowaliśmy wspomnieć, Adam był na grubym cheatowaniu na wakacjach. Mniej więcej opowiedział, no postaraj się może skrócić, żebyśmy szybciej przeszli do tego ogólnie, ile podjadłeś i tak dalej, jak ucierpiało twoje życie towarzyskie na tym. To generalnie byłem z córką na wakacjach za granicą, hotel, więc byłem uzależniony od tego, co w hotelu. Tak naprawdę wybierałem głównie mięsa, ryby, jakieś takie, czy tam jajka na śniadanie, głównie takie produkty białkowe, bo wiadomo, że tego w żaden sposób inny gdzieś tam nie uzupełnię, a nie będę wiadra w OPC ze sobą na wakacje ciągnął. Wiadomo, że to mięso nie było robione na parze czy na pamię, tylko w różnych tam tłuszczach. Tak, węgli było mało, finalnie tak naprawdę schudłem 7 kilo, choć powiedzmy sobie szczerze, że te 7 kilo to dużo wody, gdzieś tam glikogenu, dużo upał, dużo spacerów i tak dalej, nie? W każdym razie nic nie przytyłem, nie wiem ile bym musiał jeść tak naprawdę, żeby wrócić cięższy, znaczy wiem co bym musiał jeść, pewnie jakieś tam pizze też były, różnego rodzaju desery, no bo to wiadomo, tego też tam nie brakowało, natomiast u mnie było tych węgli dość mało, bo było dużo białka, no, dużo tłuszczy przez sposób przygotowania, więc już nie pchałem tych węgli gdzieś tam dużo. I tak naprawdę niczego sobie nie odmawiałem, bardziej córka mi odmawiała, więc jej życie nie ucierpiało, że tato już nie zjadł lodów, bo to tak naprawdę ona nie chciała tych lodów jeść. Więc nic nie straciłem życia, moja rodzina w żaden sposób, nie wiem, nie była smutna przeze mnie, bo tatuś nie chce zjeść lodów, bo jest na diecie i jest taki zły kutas, bo przecież całe ich szczęście zależy od tego, czy tata zje z nimi lody, czy nie. Zabrałem ją za mną na wycieczkę, nie jedną, nawet kilka, po oglądu zwiedziła córka trochę świata, nie wiem ile sobie zapamięta, ale myślę, że na pewno wspomnienia dużo lepsze niż kurwa z lodziarni, nie? Więc to tak tytułem wstępu odnośnie czytowania grubego, nie? No właśnie zawsze, jak powtarzam teraz swoim podopiecznym, że jak mówią, że chcą wyjść do znajomych, czy tam z rodziną, czy wyjść z dziewczyną, to tak naprawdę ta dziewczyna, czy twoja córka, czy ktokolwiek nie patrzy, co ty masz na tym talerzu, tylko opcja wyjścia ją interesuje, opcja poświęcenia czasu, a nie żebyś jadł to, ona nie patrzy i mówi, o skurwiel, je pizzę, co nie? Dokładnie. Nie? No to też czasami śmieszne, że ktoś musi iść, musi się iść za przeproszeniem, wpierdalać pod korek. Wtedy jest takie normalne życie, bo wychodzą razem i tak dalej. To jakby, nie wiem, nie można było wspólnie wyjść, porozmawiać, albo jakby ta druga osoba idąc z tobą na kolację była wkurwiona, że ty nie jesz fast fooda, tylko jesz jakiś posiłek taki bardziej, powiedzmy, normalny, tak? No to kwestia wyboru, kwestia spojrzenia. Tak naprawdę myślę, że ważniejsze jest to, co ta druga osoba, obecność drugiej osoby, niż to, co ta osoba je, tak naprawdę, nie? I to jest tak naprawdę wymówka, moim zdaniem, dla większości ludzi, że on idzie, kurwa, z rodziną i on musi wpierdolić lody i oczywiście musi zamówić, kurwa, cztery gałki. Córka bierze, kurwa, gałkę, żona bierze gałkę, a on, kurwa, weźmie cztery, ale on zjadł tylko dlatego, bo pewnie rodzina by się obraziła, bo jakby z nimi nie zjadł, nie? Ale oczywiście, kurwa, przypuszczam, że dla żony i córki wszystko jedno byłoby, czy ojciec wziął jedną, czy cztery gałki, ale jego łakomstwo sprawiło, że wziął cztery, nie? Oczywiście zrzuca to na to, że musiał wyjść z rodziną i zjeść jak człowiek, jak normalny człowiek. Cztery gałki. No ale myślę, że takie fajne rozpoczęcie co do tematu, bo to będzie także jeden z punktów tego tematu, który chcemy rozpocząć. I dzisiaj chcemy tak naprawdę rozwinąć i wyjaśnić, bo wiele osób źle rozumie, źle pojmuje, źle podchodzi do pojęcia palumboizm. I właśnie chcielibyśmy porozmawiać o tym pojęciu, skąd się to schorzenie wzięło, bo to jest schorzenie, nie patrzeć, i co ma wpływ na rozwój tego schorzenia i czy kulturystyka tak naprawdę, czy rozwój kulturystyki może być, że tak to nazwę, czy możemy się rozwijać nie przechodząc do tego schorzenia, bo jednak wiele osób, wielu kulturystów miało z tym problem jeszcze parę lat temu, ale teraz już coraz mniej jest tych brzuchów wydętych i tak dalej. Ale do tego przejdziemy później. Teraz właśnie przejdźmy do tematu. Od czego, twoim zdaniem, głównie, jaki jest główny czynnik palumboizmu? Wiesz, jakbym był jednym ze znawców z internetu, krzyczałbym insulina IGH, insulina IGH. Chuj, że to insulina IGH to często jest poziom niższy z Polski juniorów, a nie tam kurwa pro, znaczy no pro wiadomo, że tam ogromne ilości tego idą, ogromne, no różnie, ale duże, tak? I wiadomo, że jest to jakiś czynnik, który może przyczyniać się do rozrostu w ogóle tkanek wszystkich, tak?
Ale nie jest to tak, że po prostu biorąc insulinę i hormon mamy zagwarantowane, że będzie, nie wiem, brzuch nam rósł, bo tak nie będzie, nie? Najczęściej po prostu te dwie rzeczy są stosowane przez zawodników bardzo zaawansowanych, bardzo dużej masie mięśniowej. Choć w klasyku no, też stosuje się hormon wzrostu, też w wielu klasyków stosuje się insulinę. Może nie takie ilości insuliny jak ciężsi zawodnicy, no bo już tej masy mięśniowej gdzieś tam ze względu na limity nie mogą tak rozwijać. No ale hormon jest stosowany, nie? Znam wielu zawodników z bardzo wąską talią, którzy stosują bardzo dużo hormonu. Ty też znasz, bo to są zawodnicy z polskiej sceny. Talia mega wąziutka, a hormonu nierzadko i po 15, po 20 jednostek leciało. Insulina do każdego posiłku i jakoś tam tych bebechów nie wywaliło, tak? Więc to nie jest jedyny gdzieś tam czynnik. Skąd to się bierze? No, weźmy pod uwagę, że dawniej w tych czasach, powiedzmy gdzieś tam Arnolda, czy nawet później Lichanej i tak dalej, tych ilości jedzenia nie było aż tak dużo. Wtedy kurwa nikt się nie obżerał, żeby tam jeść 8000 kalorii codziennie przez jakiś tam okres czasu, no bo i tego jedzenia nie było tyle. I tak naprawdę nikt dokładnie sobie nie mógł tego wyliczyć, ile tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jadł tych kalorii do końca. No dzisiaj, wiesz, no każdy sobie może w telefon zajrzeć, wejść na internet, przeliczyć jakieś kalkulatorze, ile tam zjadł i tak dalej. Wagę każdy w domu ma, tu grosze kosztuje. W czasach tam lata, powiedzmy, 80. nie było tego, tak? Nie było tutaj dostępne. Też masa zawodników była dużo mniejsza, nie? Jeżeli Arnold tam przy 1,88 m ważył tam na scenie, nie wiem, 108, coś takiego, coś w tej granicy, tak? Więc tak naprawdę nie była to aż tak duża masa i tak naprawdę przypuszczam, że dzisiaj wyszedł w Classic Physique no i z takim Chrisem czy z tymi topowymi gdzieś tam zawodnikami myślę, by przegrał, bo oni gabarytowo by na pewno od Arnolda stawali, nogi mają lepsze, formę mają lepszą. Więc tak naprawdę masa najcięższych zawodników wtedy nie była tak duża i tak duża masa no, nie wymagała takich ilości jedzenia jak to obecnie jest, tak? Więc zawodnicy dziś nierzadko nawet stają w nocy, żeby jeszcze dojeść, czyli tacy naprawdę ciężcy. W czasie treningu też piją jakiegoś szejka z węglowodanami, z różnymi kwasami i tak dalej. Oprócz tego mają jeszcze 6-7 stałych posiłków, też niemałych, ogromnej ilości mięsa. No i cały czas ten brzuch jest gdzieś tam wypchany przez to jedzenie, tak? To jest jeden już z czynników, że te, powiedzmy sobie, flaki są gdzieś tam naciągnięte, tak? Druga sprawa to jest często też niedbanie o florę bakteryjną, nie patrzenie na strawność jedzenia, tak? No bo gdzieś tam się utarło, że trzeba jeść to i to, nieważne czy ci służy to czy nie, pchają w to w siebie na siłę, tak? No był nawet jeden zawodnik, który gdzieś tam, jeden zawodnik, nasz znany kolega tak naprawdę ze sceny, który mówił w wywiadzie też na YouTubie, że po swoich problemach, ze względu, że zrezygnował z kulturystyki poniekąd ze względu na problemy ze zdrowiem i jadł 11 razy dziennie. No wiesz, skoro ktoś już je 11 razy dziennie, to coś jest nie tak, nie? Więc i jeżeli ktoś wymiotuje i idzie je dalej, no to ewidentnie też coś jest nie tak, nie? I przypuszczam, że po prostu bardziej tam był problem ze strony właśnie zaniedbania flory bakteryjnej, czy w ogóle układu pokarmowego, tak? Więc myślę, że jestem pewien, że zawodnicy, nawet dobrzy zawodnicy często nie dbają o to, bo jak życie pokazuje, dobry zawodnik nie zawsze równa się wiedza, nie? Są zawodnicy stopki pro, którzy są naprawdę mega, żeby to nie obrazić to nikogo, ale to naprawdę nie są ludzie inteligentni. To są po prostu pracowici rzemieślnicy, mają jakichś swoich trenerów, którzy im każą, oni po prostu ślepo robią to, co im się każe, jedyne, co mają do jaja, do zapierdzielania, no i robią, co im się każe, tak? Oni się nie zastanawiają, czy coś im zaszkodzi, czy to od tego, czy od tamtego, bo mają kogoś, kto ma myśleć za nich, tak? No i stąd też często się dobierze. Inną sprawą też jest to, że każdy ma jakieś swoje gdzieś tam predyspozycje, limity genetyczne. No i co? No i pewnym ludziom ciężka kategoria nie jest pisana, tak? Nie mają do tego ani szkieletu, ani budowy, ani predyspozycji do tej dużej masy mięśniowej. Mimo to starają się jakoś tam wbić na ten najwyższy level. No i często gonienie za... Kiedy tak naprawdę się to zaczęło? Przyszedł Coleman, Cutler, zaczęła się nowa era takiego dużego rozmiaru, potężnych gdzieś tam... No, zapoczątkował tam erę Dorian swoim rozmiarem, tak? Ale potem szedł Coleman, który był jeszcze większy tak naprawdę. Cutler też do małych nie należał. No i teraz, żeby rywalizować z takimi potworami, trzeba było tej masy na siebie nabić. Przy okazji tam jeszcze było paru, jak Günther Schierkamp, 300 funtów na scenie,
Gustavo Badel, jeszcze tych zawodników tam, tak, Rul, była to ekstremalna masa, no i teraz wielu zawodników, którzy chciały już tam dobić do rywalizacji z nimi, no za wszelką cenę próbowało zrobić tą masę mięśniową. No niestety nie było im to pisane. No i co, no cały czas próbowali jeść więcej, wbijać więcej, posuwać się do jakichś ekstremalnych zabiegów, które tą masę miały zwiększyć, no skutkowało to już jedyne tym, że wcale gdzieś tam te mięśnie nie rosły albo nieproporcjonalnie gdzieś tam do rozrostu ich talii, tak? Czy brzucha, czy narządów wewnętrznych, bo to za różne gdzieś tam zabiegi się stosowało, nie? Więc to też jest gdzieś tam jakiś problem. Poza tym gdzieś tam też polski zawodnik, Łukasz Kaźmierczak mówił kiedyś, że jadł 2,5 kilograma polędwicy wołowej dziennie, w takich topowych swoich czasach, 2,5 kilograma polędwicy wołowej dziennie i do tego no, 10 czy 11 worków ryżu. Oczywiście nie jadł tak przez cały rok i no, przez jakiś sam okres czasu, on te wartości podawał, ale to już tak no na logikę, nie? No same kurde, to takiej ilości, gnębi. Tak, 2,5 kilograma wołowiny dzień dnia, no to jednak te flaki gdzieś tam naciąga i przypuszczam, że takie właśnie przesadzanie z tą ilością jedzenia może mieć gdzieś tam wpływ właśnie na też tej jelita, tak? Zresztą to jest bardzo też na jelita, w ogóle na flaki, na całe wewnętrze, tak, że są rozepchane, cały układ pokarmowy i weźmy też pod uwagę to, że są zawodnicy, którzy mieli z tym problem, no i może pięknej talii nie mają, ale ten problem gdzieś tam się zmniejszył, nie? Bo takich zawodników jest przynajmniej paru, nawet choćby Kai Greene. Jego obecny, wiadomo, że jego talia nigdy nie będzie jakaś tam piękna, ale to, co było jeszcze tam, powiedzmy, trochę lat do tyłu, a to, co było w ostatnich czasach już startował, to jednak różnica już była wyraźnie na plus, nie? Więc też jakoś idzie to poprawić. Więc nie jest jakieś takie schorzenie, które gdzieś tam, nie wiem, powoduje, że to się na całe życie ma się taki brzuch wywalony. Zresztą to często widać po zawodnikach, którzy już przeszli na emeryturę. No często ci zawodnicy no, tracą dużo na masie mięśniowej, ale też te brzuchy im nie zostają tak wielkie, wystające jak za czasów kariery, nie? Właśnie palumbo, czyli ten, po kim zostało wymyślone, nazwana ta choroba. Wiadomo, tutaj chodziło też o te skrócenie kończyn i tak dalej, ale palumbo teraz nie ma brzucha. On w ogóle, on chyba pokazał nawet raz zdjęcie i ma normalną kratę i talię ma taką, także to jakoś tam wraca. Dokładnie, to są, wiesz, tkanki gdzieś tam miękkie, gdzieś tam ściąga po jakimś czasie. Oczywiście nie znaczy, pewnie pas nosił, tu niektórzy powiedzą. Szczerze, z tym pasem, to jest ten Dałszana. Mamy przykład, to jest, myślę, dobry przykład, wspomnę go, bo w sumie na to zasłużył, to jest Krystian Wolski. Warto zobaczyć sobie porównanie, jak gdzieś tam przed współpracą jeszcze z Łukaszem Modelewskim miał fotę taką, gdzie tam troszkę luzował z dietą, gdzieś troszeczkę gorzej było. Teraz co się z nim stało, jak wrzucił porównanie z tych fotek, talia wygląda na dużo węższą, a nie używa w ogóle pasa, ciężarów używa większych niż wcześniej, tak? No i nie ukrywajmy się, jedzenia miał więcej i tego towaru troszkę więcej też było i talia mu się zwężyła, pasa nie używał. Cuda? No, nie miał gorseta, nie miał pasa i tak dalej. Wiesz, on tam gdzieś, Krystian dość mądrze trenuje, dba o ten core, czyli o te nasze mięśnie takie wewnętrzne, tak, stabilizujące, no tam poprzeczne brzucha i tak dalej, więc gdzieś tam dbało to przez długi czas, no i tam brzuch mu to gdzieś tam trzyma, tak. Nie przesadza też objętością posiłku, z tego co wiem, bo nie jest to gość, który zjada posiłki, było o wadze 2,5 kilo. No tutaj wiesz, tutaj pewnie akurat tutaj nie chciałbym, wiem, że myślisz tutaj o Kacprze, bo Kacper rzucał takie coś na Instastory, no. On w sumie od zawsze miał, że lubił dobrze zjeść, akurat wiesz, no Kacper ma na tyle predyspozycji. Tak, miał na tyle predyspozycji, że no, nikt nie wątpił w jego predyspozycję, tak, że w tym roku no, wygrał, czy miał wygrać, tak. No, ale wiesz, widać, to wiadomo. Tak, no a to, że talia jest taka, no, jaka jest, wiesz, no jego sprawa, co tam zrobi, ja mu życzę najlepiej w każdym razie, ale tak się posłużyłem, wiesz, tutaj przykładem jego, że są osoby, które lubią tak zjeść, no i ktoś zobaczy, wiesz, Kacper je posiłek 2,5 kilo owsiankę, nie? O, i ktoś pomyśli, kurwa, no Kacper wygrał mistrza Śląska, wygrał mistrza Polski, no to skoro mistrz Polski je 2,5 kilo owsianki, to czemu ja, Zbyszek tam, wiesz, z jakiejś tam wiochy nie mogę tak zjeść, nie? No i gość sobie robi tak, wiesz, 3 razy dziennie po 2,5 kilo, 2 razy dziennie po 1,5 kilo, łącznie 10 kilo jedzenia dziennie. No i ten bebek potem jest wywalony, bo nie ma szans po prostu, żeby nie mieć, nie? Takiej sytuacji. Nie? No z Krystianem tak raczej
Nie jem może monotonnie, natomiast jem objętościowo niedużo, tak? Nie potrzebował żadnych pasów, gorsetów, tupereli. Przypuszczam, że za czasów Arnolda po co się zakładało pas? Oni nie zakładali pasa, żeby zwęzić sobie talię, tylko po to, żeby im kręgosłup nic nie jebło, bo wtedy było takie przekonanie, że bez pasa to tam kręgosłup będzie obciążony. Zresztą tak też myślała zawsze moja matka. Tak też myślą do dzisiaj ludzie niezwiązani z siłownią, że ten pas jest po to właśnie, żeby się w plecach nie strzeliło. No i poniekąd mają rację i w tych czasach, znaczy wiadomo, że nie polecam tu trenowania, tego od razu napomknę, nie polecam trenowania w pasie cały czas i pewnie do tych najcięższych serii, jako coś takiego, co nas w jakiś sposób zabezpiecza, tak? Ale, a nie, że tam niektórzy w szatni ubierają już ten pas i nawet kardio w nim robią, bo są tacy goście, natomiast wiesz, no, oni w tych czasach, w latach 70., 80. zakładali pas po to, żeby im w plecach dla bezpieczeństwa, tak? A nie po to, żeby talię zwęzić. I nikt wtedy nie miał problemu z talią, nie? Tylko że wtedy były czasy, że się jadło śniadanie, obiad, kolację, ewentualnie jakiś tam podwieczorek czy coś pomiędzy, jak trenowali. I to było tyle. Były 3 posiłki dziennie. Nie było do wyboru tyle jedzenia, co teraz, więc przypuszczam, że nie opychali się, wiesz, po brzegi. To też miało na pewno spory wpływ na talię, nie? Środki dopingujące, czy ja wiem, no kurwa, Arnold sam przyznał, że metanabol przez pół roku jadł, więc no może miał szczęście, może nie miał szczęścia, ale powiedzmy sobie jeszcze, że też talia to jest dużo, dużo też z genetyki, bo sama budowa ciała, jeżeli ktoś ma dość wąskie biodra, szeroki obojczyk, no to wiesz, już wizualnie od razu talia wydaje się węższa, jeszcze jak dobrze rozbuduje nogi, no to ta talia jest dość wąska, nie? Kwestia też tego typu, że no tu trochę przyszedłem na tą talię, jakoś tak typowo się zeszłem, wszelkiego rodzaju jakieś przepukliny, kontuzje, jestem dużo dobrym przykładem, teraz jestem po operacji przepukliny, już jakiś czas, no i powiem ci, że jak mi tą blaszkę, jakąś tę siatkę wstawili w brzuch, ona kurwa jest tam pod skórą, to ci jednak trochę wystaje, czujesz, że masz jakieś gówno i tak naprawdę ta talia już nie wygląda tak fajnie wyglądała. Nie wiem, jak to będzie po jakimś czasie, bo to podobno bardzo długo się wrasta, z czasem to niby coraz mniej widać i tak dalej, no ale jest to jakiś rodzaj defekt, nie? Dużo kulturystów, zawodników ma jakieś mniejsze, większe przepukliny, o których często nie wie, albo dopiero dowiaduje się, jak już serio się coś poważnego stanie. To też nierzadko ma wpływ na wizualność tej talii, tak? No i już, jeśli chodzi o samą scenę, różnie wyglądają te ładowania, nie? Wielu ludzi ogranicza tą wodę, wpierdziela masę węglowodanów. Śmiesznie to wtedy, kurwa, jak słyszę te opowieści, że węglowodany spod skóry zaciągną wodę do mięśni, tam umiejscowią. No i oni odcinają już wodę do zera praktycznie doby albo półtorej doby przed. I wtedy dopiero zaczynają ładowanie i już ta woda jest ograniczona, nie? No to wtedy najczęściej jest tak, że to całe jedzenie kisi się w jelicie, tam się ta woda cała ściąga jeszcze do tego jedzenia, do tych węgli, to wszystko puchnie, no i potem jest gość wydęty, bez formy i nienaładowany, nie? Potem idzie do maka po zawodach, wypije ze 2 kole, zje lody i kurwa, nabiło nagle, nie? No tak to też często bywa, że te ładowania też często są zbyt agresywne, i jakieś bezsensowne, bo często widzę, że kurwa ktoś godzinę przed sceną je ryż, nie? Ryżyk z dżemem i na scenę. Takie kurwa na Instagramie raz widziałem takie historie, mówię, ja pierdolę, ten ryż się jeszcze wieczorem trawi, jak on już kurwa po zawodach bąki puszcza w hotelowym pokoju, ale kurwa wiesz, no, ryżyk jeszcze przed sceną. Nie wiem, nie miałem pojęcia, godzinę przed sceną po co komuś ryż, no chyba, że ktoś jest głodny i po prostu nie chce mieć ssania, to sobie kilka łyżek ryżu bierze, tak żeby po prostu coś tam zjeść. Natomiast jedzenie całego worka ryżu albo 2 godzinę przed sceną, no niby to też cukier jakoś tam podniesie we krwi, ale przypuszczam, że oni to tam nie mają jakiegoś po prostu, oni mają zamysł, żeby się naładować, nie? No kurwa, sorry, no to się tym ryżykiem to się tak za bardzo nie naładują, poza tym 2 godziny czy godzinę przed sceną to już nie jest czas na jakieś ładowanie. Ewentualnie jakieś cukry proste, czy jakieś lekkostrawne takie, żeby się lepiej napompować na tą scenę, nie? Bo wiadomo, że nawet jak na treningu masz jakieś węgle, karbo i tak dalej, no to ta pompa zawsze jest lepsza, nie? No, ale kurwa ładowanie ryżu, no są tacy czarodzieje, to się też tak utarło, myślę, za tych czasów często. No, zastanawiam się czasami brak logiki, no, że właśnie ryżyk przed sceną. No i tego gościa pierdzieli taki ryżyk przed sceną, no i potem brzucha nie wciągnie, no bo
ryżyk jest, nie? Nie ma co gadać, ja też nieraz przesadziłem gdzieś tam z ładowaniem, coś mi nie siadło, czasami wiesz, jakiś, może nie siadło, coś po prostu mi zalegało w żołądku, bo nie wiem, produkt jakoś nie wiem, nie sprawił się, może źle pogryzłem, może kurwa, produkt, który normalnie ci służy w momencie, kiedy jesteś odwodniony, nie trawi się już tak dobrze, no ale to bazuje już na jakichś takich swoich sprawdzonych, sprawdzonych produktach. No i często też jest właśnie sytuacja, że ktoś się tam potem na szybko ładuje, albo jest niedoładowany, coś tam próbuje więcej, mniej i ci kulturyści też często nie trafią z tym ładowaniem, też ich zdyma, też ten brzuch potem ciężko im gdzieś utrzymać na scenie, nie? Więc to też potem rzutuje na wizualność. Wiesz, im więcej masy mięśniowej masz, tym też masz większe mięśnie brzucha. Im więcej masy mięśniowej masz, tym więcej jesz i generalnie wszystkie twoje narządy są troszkę większe, tak? Więc potem, jeżeli cię nawet zdyma, bo nie wiem, bo kurwa, zjadłeś owsiankę na śniadanie i cię wzdęło, jesteś na scenie ze wzdętym brzuchem, to nikt się nie pyta ciebie, czy ty kurwa zjebałeś ładowanie, tylko każdy patrzy, jaki ma kurwa brzuch, nie? Palumboid, nie? No i to też czasami, wiesz, czasami przypadek może zdecydować, że jakiś zawodnik chujowo się prezentuje, nie? No może ten palumboid z takiej mojej takiej opinii publicznej, no to jest taki, taki już brzuch naprawdę wydęty mocno do przodu. No kurwa, no powiem też, że dużo jest czynników, które na to wpływają, nie? Natomiast nie podoba mi się to, że dużo ludzi po prostu, no dużo ludzi, najczęściej po prostu jesteś tam ludzie, którzy tak naprawdę nie mają, tak, ale po prostu nie mają niektórzy ludzie w ogóle świadomości w życiu, kurwa, niektórzy na zawodach nie byli, no powtarzają to, co gdzieś tam w internecie przeczytali, ja przeczytam tych szpecy na tych jakichś kurwa grupach, czy jakichś tych, no ale mi się dyskutować, nie chcę, żeby ich uświadamiać, bo tam nie ma i tak sensu, oni wiedzą, że jest insulina i hormon, i tak dalej, no kurwa spokojnie, no, insulina i hormon, no i co, no. A, no i IGF-1 też może gdzieś tam wiadomo wpływa na rozwój wszystkich tkanek, no ale to już się wiąże też właśnie z stosowaniem insuliny i hormonu, bo te rzeczy szczególnie razem brane podbijają poziom IGF, no i IGF stosowany jako sam środek osobny, nie? Daje to gdzieś tam fajne rezultaty u wielu zawodników, dużo ludzi, dużo zawodników robi na to spory progres. No to sprzyja rozwojowi wszystkich tkanek, więc są mniej predysponowani, albo właśnie ci, co jeszcze rozpychają ten brzuch nad miarem jedzenia, mogą się nabawić tego, że ta talia też im się trochę gdzieś tam rozepcha, nie? No i tak jak mówiłem wcześniej, też genetyka to też ma ogromne znaczenie, bo są zawodnicy, kurwa, którzy co nie robią, to ta talia jest zawsze przyzwoita, nie? Kiedyś byliśmy w czasach, że nie było też aż tylu aparatów, tylu telefonów i tak dalej. W dzisiejszych czasach każdy może wyciągnąć, zrobić zdjęcie, wiesz, na backstage'u ktoś stoi, troszeczkę zluzuje, tak jak kiedyś ty wspominałeś w jednym z materiałów, troszeczkę zluzuje na backstage'u stojąc, gdzie kogo obchodzi backstage. Nie każdy chodzi tak jak zawsze właśnie tutaj sobie wypisałem z tych starszych zawodników, tak jak Cutler. Cutler był mistrzem prezencji i do tej pory on chodzi, u niego nigdy nie widać tego brzucha i tak samo on się nauczył tego, żeby cały czas oddychać klatką piersiową, no ale nie każdy zawodnik, tak jak kiedyś wspomniałeś, tak chodzi w ten sposób i kiedyś zrobili właśnie fotkę dla Doriana, który stał i dosłownie leciutko mu wystawał brzuch. Już się przyjebali, że to był mega palumboizm, gdzie Dorian no, potrafił trzymać swoją talię, tam wiadomo, potem kontuzja mu troszeczkę z tego ograniczyły, no i gdybyśmy się cofnęli, powiedzmy, właśnie do lat Arnolda i tak dalej, gdybyśmy właśnie mieli te telefony, to się założy, że też byłyby momenty, gdzie Arnold, Sergio i tak dalej puszczali ten brzuch. I po prostu no nie było takich, nie było tyle fotek i tak dalej. I też kiedyś wielu zawodników, tak samo jak wiele gwiazd, płaciło za to, żeby usuwać zdjęcia z sieci. Więc nie wiemy tak naprawdę, czy nie zdarzyło się na scenie któremuś puścić ten brzuch i no mówię, w dzisiejszych czasach, tak jak powiedziałeś, publiczność, ogólnie publiczność czy ludzie, opinia społeczna, opinia publiczna szybko rzuca się na ten palumboizm. Czyli jeżeli masz wydęty leciutko brzuch czy coś, to już masz kurwa palumboizm. Nie możesz po prostu mieć zdętego brzucha, bo zjadłeś czy coś, tylko masz palumboizm. I właśnie jedno, co mnie zastanawia. Powiedziałeś, prawda, że są zawodnicy, którzy ślepo wierzą swoim guru. Jesteśmy w Kuwejcie teraz, wyobraźmy sobie, prawda? W którym rozwijają się tam, wiadomo, Winklar i tak dalej. Czy myślisz, że Winklar, Rami i reszta, czy oni w ogóle wiedzą, co biorą?
No z tego, co Regan wspominał, to strzykawki już są nabite, jak przychodzą. więc, wiesz, to nie wiadomo, ile w tym prawdy. No ale tak gdzieś powiedział, osoba, która tam była jakiś czas, która będąc tam, mimo tego, że przyjechał z ulany jak świnia, to naprawdę jeszcze progres tam zrobił. Więc no przypuszczam, że no kurwa, nie oszukujmy się, będąc tu na tym poziomie, co on był, biorąc pod uwagę jego znajomych, nie wiem, jak oni teraz żyją, chyba różnie, ale kiedyś z Bostinem całkiem dobrze się tam znał, nie wiem, czy kuplował, teraz nie wiem, jak to jest, bo trochę Regana przestali lubić, potem jak się wycofał do tego Classic Physic. Niemniej, no kurwa, ziomek od Bostina to raczej tam chudo nie leciał, nie? Więc jeżeli ktoś trafia w młodym wieku do Kuwejtu i mówi, że tam grubo lecą dopiero, no to tam naprawdę musi być grubo. Przypuszczam, że oni wiedzą, przypuszczam, że nie wiedzą. Druga sprawa jest taka, czy do końca może nie wiedzą. Druga sprawa też jest taka, że no Rami tak naprawdę talię ma spoko, patrząc na ogół jego gabarytu. On ten brzuch jakoś mocno nie wystaje, wiadomo, że tam grube mięśnie brzucha i tak dalej, taka masa mięśniowa, to ten brzuch nie jest jakiś jak u Arnolda, czyli tam wakium nie zrobi. Ale no ta talia jak na jego gabaryty jest okej. No i mamy obok Winklera, który z talią różnie ma. Teraz ostatnio był jakiś pokaz, tam pokazali, że też on dużo tam wystawał i tak dalej. Tak, i wiesz, no i generalnie jest w tych samych rękach, powiedzmy, tak, tych samych ludzi, więc przypuszczam, że tutaj po prostu nie ma jakiegoś patentu, no Rami ma po prostu więcej geny szczęścia, czy genu do tego, żeby ta talia była okej. Winklar troszkę mniej. Choć w sumie też do końca nie wiem. Co powiedziałeś odnośnie tych zdjęć? Ja jestem zdania takie samego, że tych zdjęć dużo więcej pewnie było kontrowersyjnych, to nawet nie trzeba mówić, że Arnold by tak miał, czy ktoś. Kurwa, czyli ludzie, którzy w życiu na siłowni nie byli, czasami pokazują, jak się nażrą, tak dla śmiechu, kurwa, w domu, nie wiem, kurwa, brat do siostry pokazuje, czy tam brat do brata, kurwa, nawet za dzieciaka, że nie wiem, miałeś normalny brzuch, jak się nażarłeś, nie wiem, po Wigilii, jak wyciągnąłeś brzuch, jeszcze go wypchałeś, to wyglądał kurwa dwa razy taki, nie? No przecież to jest normalna sprawa, która u każdego człowieka ma miejsce, ktoś nie musi kurwa koksu brać, ktoś musi na szkolnie chodzić, ktoś nawet może nie wiedzieć, co to jest kreatyna, a też jak się kurwa nażre, tak pod korek i wypuści ten brzuch, no to wystaje mu taka kurwa piłka, nie? No problem właśnie jest w tym, że niektórzy zawodnicy to słabiej kontrolują gdzieś tam. Może to też być dysproporcja jakaś, jeśli chodzi o siłę mięśni, po prostu te mięśnie zewnętrzne, tak? Czyli te mięśnie, nie wiem, proste brzucha, wszystkie te mięśnie są dużo silniejsze niż te wewnętrzne, które gdzieś tam stabilizują tułów, czyli te mięśnie, wiesz, te mięśnie głębokie, ten kortek zwany, może być troszkę słabszy od tej reszty, nie jest w stanie utrzymać przy pewnym gabarycie, ale to takie gdybanie, nie? Jeśli chodzi o te fotki, to jestem przekonany, że też by pewnie było dużo więcej. Wiadomo, że za czasów Arnoldu, tak jak mówiłem, no masa mniejsza, wszystko to troszkę mniej wyglądało, więc gruchów nie byłoby może aż tyle, czy aż takich, ale też pewnie byśmy trafili, że ktoś komuś by tam coś by tam wystawało, nie? Druga sprawa, też mówię, że Carter właśnie zajebiście się kontrolował. Taka jest prawda. Dużo zawodników na przykład się kontroluje, bo jest w stanie oddychać klatką piersiową, ale kiedy walnie już jedną, drugą, trzecią rundę pozowania, to kurwa, kto stał na scenie i był do wywoływany do trzech porównań z rzędu, to wie, że to jest kurwa wysiłek jak interwał, bo tak naprawdę w momencie, kiedy jesteś na scenie, napinasz już tak naprawdę na 100%, chcesz jak najwięcej się pokazać, jak najlepiej, kurwa, jesteś tak zajechany, że czasami, no kurwa, oddech jest jak naprawdę po interwale, serce wali, no i w takim momencie, kiedy jesteś tak zadyszany i tak dalej, nie zawsze jesteś jeszcze na tyle, może świadomy, może źle ujęty, po prostu nie jesteś na tyle opanowany, żeby pilnować jeszcze tego, żeby nie oddychać tym brzuchem, tak? No i wtedy też że często różnie wygląda, nie? Więc to też jest jakiś tam czynnik, że nie każdy zawodnik się dobrze gdzieś tam kontroluje, nie? Natomiast zdjęcia, no to dzisiaj w ogóle mentalne. Zauważ, jak to kiedyś było z zawodami. Kiedyś kurwa ktoś szedł na jakieś zawody sportowe i tak dalej, proszę się oglądać sportowców. Byli kulturyści, oglądali kulturystów i było to dla ludzi jako atrakcja, tak? Może nie każdy chciał tak wyglądać, wielu chciało, wielu może to imponowało, nawet jeśli ktoś by nie chciał tak wyglądać, to doceniał to, że ktoś po prostu, nie wiem, zbudował, tak, albo się zapracował na to, albo zrobił, jak to tam zwał, tak zwał, w każdym bądź razie jakoś to ludzie doceniali i tak dla nich to było takie coś wow, nie, zobaczyć coś innego, jakichś ludzi, którzy, nie wiem, mają swój pasek, którzy nawet jeśli nie doceniali tej pracy, czy po prostu nie wiedzieli, ile ta praca kosztuje, to po prostu doceniali to, że ci ludzie byli w stanie się poświęcić, nie wiem, chodzić godzinami na te treningi, czy odmawiać sobie pewnych rzeczy do jedzenia,
żeby właśnie osiągnąć taką formę. Wtedy było takie docenienie. A dziś jest takie, kurwa, wiesz, jak ze wszystkim, nie? Jebniesz tekst, kurwa, o życiu na 10 stron, kurwa, w Wordzie, gdzieś tam jebniesz się w jednym wyrazie, to, kurwa, w komentarzu zaraz się znajdzie jakiś gamem, który, kurwa, w ogóle się nie odnosi do sensu tego tekstu i tak dalej, tylko, kurwa, tam się jebnąłeś, kurwa, i zajebista informacja, bo w jednym wyrazie, kurwa, no, po prostu zrobiłeś literówkę, no, przejebane info, nie? I wiesz, nieważne, że cały tekst był jakiś, kurwa, bardzo, nie wiem, wartościowy, czy głęboki, czy chuj nie. Najważniejsze było to, żeby ktoś się, kurwa, przyjebał, że zrobisz literówkę, nie? No dziś jest to samo, nie? Chuj, że gość ma tam zajebistą formę, wszędzie prążki i tak dalej. Jedną gdzieś, kurwa, zdjęcie, gdzie puścił brzucha, kurwa, Balloon Boys, ale chujowo. Bez nadziei, do sypu go. Najlepiej, kurwa, niech już nie wychodzi na scenę w ogóle, nie? Najczęściej to taki, kurwa, tak, i najczęściej to są takie, kurwa, siusiaki, co wiesz, co... Ci, kurwa, chodzą po tej siłowni, to są ci tacy zawsze, kurwa, wiesz, kurwa, siedzą w kącie i gdzieś tam, kurwa, patrz tego, nie? Wiesz, tam jeden do drugiego na ucho, no bo oczywiście jak brakuje, żeby podać i, nie wiem, powiedzieć, albo się odezwać, nie? No często właśnie tak jest, że ci takie, kurwa, największe szczury to właśnie więcej gdzieś tam komentują, bo też nie chcę obrażać takich chłopaków, no bo też zaczynałem kiedyś jako tak zwany szczur, też różnie, każdy nas to przechodzi, tak, nie zaczynał od bycia dojebanym. I gdzieś tu nie chcę obrażać szczupłych chłopaków, żeby mnie tego nie odebrał. Natomiast często właśnie ci, co gdzieś tam najwięcej, kurwa, hejtują, to są takie, kurwa, no, nieroby w nikim, kurwa, nic w życiu nie potrafią, kurwa, żyją, bo żyją z dnia na dzień i chyba jedyne właśnie jakieś miejsce, gdzie mają wrażenie, że ktoś liczy się z ich zdaniem albo mają na cokolwiek wpływ, to jest właśnie internet, bo tam, kurwa, mogą sobie powiedzieć bezkarnie i nie dostaną liścia na twarz, nie? Dostaną, lubię nie. To do tego. No dokładnie, wiesz, ja tam znaczy liście na twarzy, jeżeli bym ktoś poczeć coś powiedział w twarzy, nie wiem, chujowo wyglądam i tak dalej, to wiadomo, żebym mu kurwa nic nie zrobił, no bo jego sprawa, nie? Mi się ma to podobać, nie mu, sędziom ma się to podobać, nie mu, natomiast przynajmniej doceniłbym to, że kurwa gość poszedł i powiedział, co myśli, a nie kurwa takie, wiesz, ci puchy, co kurwa, najczęściej to nawet ich nie ma na tych kurwa jakichś tam piwę, na jakichś kurwa zawodach kulturystycznych, co o nich mówię i tak dalej, na jakichś takich eventach ich nie ma. A nawet jak są, to właśnie gdzieś tam przmychają, kurwa, potulnie z głową spuszczoną w dół i, kurwa, do nikogo się nie odezwą, nie? A potem w internecie jazda przed, kurwa, kompem, że wiesz, król życia, nie? No, tak jest i ci ludzie, to właśnie najczęściej tacy hejterzy, to tam właśnie najwięcej do powiedzenia mają odnośnie, kurwa, kulturystów zawodowych. No, a tak naprawdę, śmieszne jest to, bo tak naprawdę często komentują, mądrzają się, kurwa, i tak naprawdę nie wiedzą nawet skąd to się bierze, to stworzenie, bo nauczyli się jednej gdzieś na formułki, że insulina IGH, a tak naprawdę, no, Chris Bumstead tak naprawdę ma chyba jedną z najpiękniejszych, kurwa, talii w tej chwili, piękna sylwetka, ma wszystko, kurwa, wąską talię, ładną, proporcjonalną sylwetkę, zajebistą formę, no i kurwa, no nie oszukujmy się, hormonu to na pewno używa, bo na tym poziomie to się używa, nie, kurwa, trzy jednostki, kurwa, dziennie, czy tam pięć chiniola, tylko trochę więcej i, kurwa, mu tych bebechów nie wyjebało, nie? Więc, no, to już teoria, to, kurwa, wiesz, specjalisty się nie sprawdza, no, ale on tak, wiesz, chłopaki, kurwa, na grupie pisali i tak dalej, tacy właśnie mają więcej gdzieś tam do powiedzenia, no i czasami to jest właśnie śmieszne, że, kurwa, nie łączą tego. Naprawdę ten cały problem balumboizmu to jest problem bardzo złożony właśnie. Od predyspozycji genetycznych, od problemów jakichś właśnie jelitowo-trawiennych, przez przerost tych tkanek, tak, ale ten przerost tych tkanek to też jest nie, że zaczął, kurwa, brać, bo już zapracował sobie na to latami. Ten przerost tych tkanek to też nie są tylko sterydy, tylko właśnie cały szereg właśnie od, kurwa, jakichś treningów mocno, wiesz, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli dźwigasz dużo, to ta tłocznia brzuszna, ten powietrze nabierane w brzuch też jest go dużo więcej, tak? Gdzieś ta przepona też mocniej pracuje, mocniej więcej powietrza mieści. Dużo jedzenia, dużo wody, dużo, no generalnie dużo wszystkiego, tak? Gdzieś to wszystko się składa w jedną całość. I no kurde, no nawet Strongwenning, a ten Kudzianowski, no kurde, by stanął z boku, ten brzuch też by mu trochę tak wystawał do przodu, mimo że, kurwa, no, tylko że tam po prostu mięśnie brzucha były ogromne. A w sumie talia Pudziana nie była zła, nieoficjalnie wiadomo, jak wyglądała jego suplementacja, to jest bardziej zorientowani w temacie, ile tam właśnie było czego. Tak, nie było mało.
No, i jakby to tak odjechał sobie, kurwa, rosło swobodnie, to wiesz mi, że kurwa, że Pudzian to by się kurwa toczył, nie? A tak nie było. Więc to nie jest jedyny gdzieś tam czynnik, jeśli gdzieś tam o to chodzi. Też jakość tych wszystkich produktów, no nie oszukujmy się, że kiedyś te żarcie było dużo lepsze, obecnie to kurwa to jest jakiś syf. No i właśnie to się gdzieś tam wiąże właśnie z tymi różnymi tam alergiami, nietolerancjami. Oczywiście tu też bym nie przesadzał, bo kurwa teraz to co drugi już nie toleruje kurwa niczego. Glutenu nie toleruje, ale jak spierdoli pizzę na festiwalu pizzy w Pizza Hut, to już jest spoko, nie? To wtedy już gluten jest tolerowany. Tak, wiesz, jego ciało stwierdziło, o dziś kurwa ci pozwolę na cheata, to sobie gluten potolerujemy, ale od jutra wracamy do nietolerancji kurwa glutenu, nie? No takie czasy też są, ludzie też gdzieś tam jakieś dziwne mają jazdy, natomiast fakt z faktem jakość tego jedzenia jest dużo gorsza, zdrowie ludzi jest generalnie gorsze, nie tylko, może nie tylko przez to, że jakość tego jedzenia jest gorsza, ale też, bo są większe niedobory różnych witamin i tak dalej, więc cały organizm ma spore niedobory i dużo gorzej się gdzieś tam rozwija, pracuje i tak dalej. Ludzie też mają kurwa mniej ruchu i to już od małego tak naprawdę w dzieci już w klasie kurwa syf za przeproszeniem, bo dziecko nie wiem, na to, że nie wiem, na 1000 kalorii zjedzonych przez dziecko kurwa 700-800 najczęściej pochodzi z gówna, z jakichś kurwa soczków, z jakichś batoników, Syropu. pierdół. Tak. No i wiesz, tak naprawdę niektóre dzieci mają to szczęście, że gdzieś tam, niektórzy rodzice mają to szczęście, że ich dzieci lubią jakieś normalne jedzenie, więc nie ma z tym problemu, ale większość tego jedzenia szepcha od małego, no, gównianej jakości, tak? I teraz lata na tym gównianej jakości jedzeniu też gdzieś tam sprzyja temu, że te nasze flaki gdzieś tam nie funkcjonują do końca tak jak powinny, czy tak jak dawniej, kiedy to jedzenie było takie bardziej naturalne, nie? Więc to jest taki cały, wiesz, można sobie gdybać naprawdę, bo nikt do końca nie rozumie, żeby ktoś wiedział dokładnie, skąd się bierze palombolizm, no to powiedzmy sobie szczerze, że nie byłoby praktycznie zawodników, którzy by go miało, Jeszcze bo nie było byliby tacy problemu. chorzy. Dokładnie, nie byłoby problemu, nie? Znaleźliby inną drogę do tego, żeby gdzieś tam się rozwijać i unikać tego problemu, a tak nie jest, nie? Gorsety, kurwa, fitness jakoś nie załatwiły sprawy. Filowi kurwa troszkę wyjebało w tym roku, w zeszłym roku. Brzucha, choć tam też przypuklina, widać było, że mu wyszła ta piątkowa, więc też pewnie to też nie bez znaczenia. No co, no i tak kurwa był najlepszy, I więc tego wiadomo, punktu teraz nawet nie brzuch kurwa. stracił. Znowu. Dokładnie, nie? To by nic było, że o, ten brzuch. No, kurwa brzuch, obrócili się tyłem i już było wiadomo kto, a przodem ten brzuch, wiesz, no, były momenty, że puszczał, ale nie był jakiś ten dramat. Ale kurwa, to nie jest konkurs na najlepszy brzuch. Jak to jest kurwa konkurs na najlepszy brzuch, to sobie kurwa kupić Men's Healtha i tam sobie oglądać kurwa męskie torsy kurwa w dżinsach albo w rurkach. A ktoś sobie wiadomo, że w kurwa ten brzuch też jest ważny, tak? Ale no, na Ale bez samej całości przesady. składa się całość, a tak jak mówię, no, nie wyglądało to tak jak taki typowy palombolizm, że gdzieś tam nogi się zrobiły już jakieś takie marchewkowate, z dołu wąskie. Brzuch wyjebany i całkiem dziwnie to gdzieś tam wyglądało, tak? To troszkę mu tam uciekał bardziej niż zwykle, no. Troszkę nie wyglądało tak dobrze jak wcześniej, no ale wciąż wyglądało to na tyle dobrze, żeby po prostu tego trofeum nie odebrał i myślę, że w tym roku też nikogo nie weźmie, bo ani Bonak nie jest w stanie na ten moment go przeskoczyć. Rami też myślę, że jeszcze nie. No, dobrze wygląda, ale kurwa, że naprawdę wyjdzie w takiej formie, ale no, nie wydaje mi się, żeby Brakuje lepszy, tej nie? ziarnistości, nawet po tych zdjęciach widać, że ta ziarnistość jeszcze nie jest ta, nie No jest ta. dokładnie. A cała reszta zawodników, każdy wygląda dobrze, nieźle. Powiem ci tak, Juan Morel jakby miał nogi, to może by coś tam ugrał. Bo tą górę ma tak nabitą, nawaloną, że to jest kurwa kosmos, ale no, już nogi są uciulate. Deasza też dobrze wygląda, ale to też jest jakiś zawodnik na tak koło Cutler 5. miejsca, więc no. powiedział, że następnym właśnie Mister Olympia będzie Diasza. No i to całkiem możliwe. Jeszcze teraz trafił w dobre ręce, myślę, więc nie, ale to jest dobrawy. Jeśli chodzi o Matę Jansena, też jak kto z widzów nie obserwuje, to polecam obserwować Matę Jansen 8 na Instagramie. Gość niepozorny, ale kurwa takich koni tam, powiem tak, no, każdy, kto u niego jest,
Tam nie ma, że ktoś robi progres jakiś słaby, tam dojebanie w ciągu roku 5-10 kilo mięśni i to na poziomie takim naprawdę wysokim, to jest kurwa standard, tam każdy kurwa dopierdala, tylko też pośledzą sobie te treningi, nie? To jest rzeźnia, no kurwa, dzień w dzień praktycznie, nie? To jest dzień w dzień, tak jak powiedziałeś, to jest dzień w dzień trenowanie i sam sobą prezentuje bardzo dobrą formę, to co teraz robi na USA, bo on chce w super heavyweights wyjść i naprawdę jest pocięty w pień i naprawdę przypomina Dallasa w niektórych pozach. Ale no tak i jeszcze wracając sam też na chwilkę, dojebał dobrze. No sam dobrze dojebał. Wracając na chwilkę tak do gdybania, już w sumie będziemy kończyć, bo daliśmy chyba dość spory materiał. Co do Arnolda. Arnold był człowiekiem, który mógł sobie pozwolić na wiele, bo wiadomo, Arnold był faworytem Widera i tak dalej, ale Arnold był także człowiekiem, który przez całe swoje życie robił wszystko, żeby dojść na szczyt. I wyobraźmy sobie, że taki Arnold właśnie w dzisiejszych czasach chce też być Mister Olympia. Czy nie skończyłoby się to u niego także polumboizmem? No okej, mamy Cedrica, który wiadomo, jest wielki i tak dalej, no ale jeszcze mu brakuje, a jak dotnie, to na pewno nie będzie aż tak wielki jak Phil. I czy Arnold, który zapytany ile bierze metę, wysypał tylko i powiedział skąd ja mam wiedzieć, czy on by sam nie doprowadził się do takiego polumboizmu? Tutaj... No wiesz, ja jestem zdania, że no próba, kurwa, naprawdę jest taka, co by robił? Nie jest tak, że po prostu współcześni kulturyści są debile i kurwa każdy jeden, znaczy wiesz, wcześniej mówiłem, że jest paru takich niezbyt inteligentnych, no ale jest cała masa bardzo inteligentnych, no kurwa, startować na tym poziomie, no, w takim poziomie, wiesz, już nie mówię nawet, że wiesz, te treningi i tak dalej, dieta i tak dalej, bo to z tym sobie idzie radzić, szczególnie dziś, kiedy są cateringi, duperele, to już tam pomijając, ale zobacz, jak nie wiem, Flex Lewis, Jay Cutler, Brent Warren, oni mają kurwa firmy, biznesy, kurwa to jest, wiesz, to nie jest tak, że to jest kurwa zawodnik, on kurwa trenuje, śpi, pierdzi i je. I w sumie i tyle. Tylko oni mają kurwa rodziny, znaczy akurat Cutler, nie wiem, czy ma rodzinę, chyba nie ma. Znaczy, nie, nie ma, ma ale dzieci nie ma, natomiast Flex Lewis ma. Brent, no też już dziecko ma. Mają jakieś swoje firmy, mają swój biznes na głowie i tak dalej, i tak dalej. I wszystko funkcjonuje. Firmy się rozwijają, kasy widać tam nie brakuje, formę robią, potrafią to wszystko gdzieś tam połączyć, nie? A większość ludzi u nas, którzy, no kurwa, ludzi, którzy mówią o ludzi, którzy wstają rano, idą do roboty i zapierdzielają, wracają po robocie, tylko mówię nawet często o tych, co tam, o, płaci chyba kurwa brzuch, tych takich łebków w internecie, są to idą do szkoły, bo ich mama wygoniła, albo rodzice płacą za studia i już nie studiują. Oni kurwa wstać rano, iść na uczelnię, to już jest przejebany kurwa temat, nie? No do weekendu aż będzie wolny, nie? Tak są zajebani, nie? Takie kurwa, życie ciężkie. Tak, i trzy razy w tygodniu trzeba FBW albo push-pulla zajebać, no to już kurwa w ogóle, a jak zrobią cztery razy w tygodniu, jeszcze przetrenują, nie? No, a tu goście trenują na takim poziomie, robią formę na takim poziomie, idąc nawet tokiem myślenia wielu tych ludzi, biorą koksu w chuj, więc na bani też powinni mieć dobrze poryte, a mimo to rodzina jest, jakoś potrafią z nimi wyjść na spacer, z dziećmi się pobawić, Juan Morel też z dziećmi mi tam często wrzuca, jak się bawi, zresztą wielu z nich tam kurwa wrzuca, i to nie, że kurwa raz na rok wrzuci, żeby się pochwalić, że tam kurwa z dzieckiem się bawi, no tam regularnie ich wrzucają te dzieci, co parę dni, co dwa dni, co trzy dni na Insta zobaczy, że ktoś tam, wiesz, jakiś Juan Morel właśnie, czy jakiś Felix Ruiz, tu jeszcze jakiś biznes ogarniają, tu mają swoich fanów, tu potrafią lecieć kurwa pół świata, żeby na jakichś targach się stawić u sponsora i kurwa stać cały dzień na stoisku, co też jest kurwa męczące, bo każdy, kto kiedyś stał na tym stoisku, wie, jak to potrafi człowieka wyjebać z butów, plus takie podróże. I oni potrafią i podróżować, i prowadzić swoje biznesy, i zadbać o rodzinę, jeszcze zrobić konformę, nie? To już świadczy o tym, że poziom ogarnięcia niektórych zawodników jest naprawdę na najwyższym poziomie. No i co? No i Arnold we współczesnym czasie, przypuszczam, że kurwa, no też by dążył do tego, żeby być najlepszy i też by pewnie robił wszystko to, co oni robią, pewnie też by może miał jakąś firmę, żeby po prostu finansowo być w tym topu, nie ukrywajmy finanse, też żeby być tam na topie, mają spore znaczenie. I przypuszczam, że nie cofnąłby się przed niczym, jak większość z nich, nie? Jak większość z nich zawodników. Ktoś tam mówi, że Dallas, bo brał tyle, bo coś tam, kurwa. Większość z nich to robi, tylko Dallas ma po prostu mniej zdrowia, mniej szczęścia. Szczęścia, zdrowia, no wiedział, co robi, tak ryzykował. Każdy z nich ryzykuje. 10 się uda, jeden pierdolnie, nie? No to tak, kurwa, jak za wszystkim naprawdę, no. Skaczą chłopaki na główkę z pagórka do jeziora. 10 skoczy, nic nie ma, 11 jednej głową, nie? No,
wiesz, nie jest to może mądre, ale wiesz, każdy skacząc wie, co się decyduje dla wszystkich z ryzyku, tak? I tutaj jest ta sama sytuacja. I czy Arnold robiłby inaczej, bo on kurwa nie, bo Talia też by chciał być najlepszy. Czy by mu Talia urosła, czy nie? No to już możemy sobie gdybać, ale takie prawdopodobieństwo na pewno wystąpiło. A tak nawiasem dokładnie. Jeszcze do tych łebków, co tak bardzo fajnie krytykują, jacy to kulturyści są chujowi i tak dalej. Flex Lewis jest teraz sponsorowany przez Monster Energy Drink, czyli przez te drinki, które sponsorują tych motocyklistów i tak dalej. Więc już jeżeli kulturystyka zaczyna być na tym poziomie, że Monster zaczyna się łapać kulturystów, czyli niedługo będzie i Nike, i Reebok, i tak dalej, wszystkie najlepsze firmy na pewno się za to złapią, bo to jest social media, nie oszukujmy się, i social media w dzisiejszych czasach wygrywa, a Flex ma pewnie teraz kasy tyle, że ja pierdziele, na przykład Olimpia razy 6, jak się nie mylę, no jak taki skoksowany, kurwa, troglodyta, może się z Monsterem dogadasz, kurwa. I to na pewno nie za głupie pieniądze, jeżeli Kai pertraktował 500 000, to i on pewnie tyle. Na pewno chciał powalczyć. No i myślę, że fajnie wykorzystaliśmy ten temat palumboizmu troszkę ostro, ale czasami trzeba ostro przekazać, bo inaczej do niektórych się po prostu nie dotrze. Dziękuję. No dokładnie, wiesz, to też nie jest tak, że tu chcemy wiesz, jakoś tam napiętnować ludzi, którym się to nie podoba, czy gdzieś się skrytykują, nie. Że teraz nie, że nie można krytykować. Można, tylko wiesz, przypierdalanie się przy każdej jednej okazji, gdzie widać, że kurwa chłop stoi gdzieś tam na luzie z tyłu, albo gdzieś jest wiesz, w jakiejś dziwnej pozie, gdzie ten brzuch zawsze będzie trochę mniej lub bardziej wystawał i od razu dubnymi wykrzyknikami jakiś debilny komentarz, nie oceniając w ogóle całej reszty i tak dalej, no to jest takie trochę, wiesz, wyrywanie z kontekstu po to, żeby się przypierdolić, nie? Po co innego normalna krytyka, no spoko, sylwetka, ale kurwa brzuch mu za bardzo wystaje, nie podoba mi się, to jest okej, okay. Ale wiesz, takie kurwa szukanie, no to ja mówię, szukanie, żeby się tylko przyczepić, no to już jest poniżej krytyki, no i no, mówię tutaj, bardziej te wszystkie krytyczne słowa padały w kierunku osób, które po prostu nie znają się w temacie, nie oceniają tego jakoś tak na zasadzie własne oceny, tylko po prostu szukają czegoś, żeby się przyjebać, nie? I czy to będzie brzuch, czy to będzie, kurwa, nie wiem, źle pomalowane pięty, to i tak się przypierdolą, żeby tylko, wiesz, żeby tylko było do czego się przywalić, nie? Tak jak powiedziałeś, jest różnica w krytyce, która może wyglądać na przykład, wyglądał świetnie, ale powinien bardziej kontrolować swój brzuch, a o, skurwiel ma palumboin. Także ważmy słowa, bo w pewnym momencie możecie tego gościa spotkać, który ma palumboizm i nie wiem, czy wtedy tak samo powiecie. Ale większość właśnie zrobi fotkę, jeszcze wrzuci. No i ja będzie przykro. Zajebiście i tak. No. Dziękuję bardzo za materiał i zapraszamy na kolejne. Dzięki.